Dobry wieczór, dobry wieczór. Jesteśmy, witam wszystkich bardzo gorąco. Witam wszystkich podróżników księżycowych na pogładzie naszego statku. Słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj podróż wyjątkowa. Dziś podróż wyjątkowa, ale zanim powiem, dlaczego ta podróż jest wyjątkowa, chciałem bardzo serdecznie powitać na pokładzie naszego międzygwiezdnego promu nowych pasażerów. Witam serdecznie wszystkich tych, którzy są z nami od początku. I serdecznie witam nowych podróżników, a wiem, że tacy są i chciałbym powiedzieć o kilku z nich, bo są to dla mnie bardzo bliskie i wyjątkowe osoby. Jedną z nich jest siedząca tuż za kabiną pilota pani Ania Nastulanka, a obok niej, na miejscu przy oknie, zasiadł pan Stanisław Tym. Stasieńku kochany, witamy cię bardzo serdecznie, bardzo się cieszymy, że polecisz z nami. Moi drodzy, dzisiejsza podróż jest podróżą wyjątkową. Polecimy dzisiaj trochę dalej niż na Księżyc. Ba, polecimy nawet poza nasz Układ Słoneczny, bo motywacja jest wyjątkowa. Leci z nami dzisiaj Natalia Nicowska. Natalia, witamy cię serdecznie. Natalia jest szczecinianką, która od kilku lat walczy ze straszną chorobą, walczy z glejakiem. Ta walka przebiega różnie. Generalnie raz Natalia wygrywa, raz jest remis. Jeszcze nie przegrała i na pewno nie przegra. Po mojej prawej stronie, w rogu, słuchajcie, jest link. Jest link do zrzutki. Chciałbym, żebyśmy podczas tej podróży dzisiejszej zastanowili się nad ulotnością życia, nad sensem naszego jestestwa tu na Ziemi i jednocześnie, żebyśmy wsparli Natalię, bo potrzebuje bardzo dużo pieniędzy na leczenie. Nie są to tanie rzeczy, a niestety jeszcze w Polsce nierefundowane, więc no, trzeba po prostu wylecieć poza ten Układ Słoneczny, opuścić tę orbitę i wznieść się dużo, dużo wyżej. Ja was tam dzisiaj wszystkich zabiorę. Natalia zajmuje honorowe miejsce obok mnie, leci ze mną w kokpicie, będzie pełniła dzisiaj rolę pierwszego oficera. Bardzo się cieszę. Dobra, Natalia już jest. No to cóż, ja wyłączam mikrofon i lecimy. Do zobaczenia po powrocie na Ziemię. Trzymajcie się.
Thank you.